Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnych aktywności pobocznych w grze Rage 2. Znaczy one są takie poboczne główne, bo niby biegamy sobie po boku, pobocznymi ścieżkami, a tak naprawdę od teraz to latamy, odkąd mamy Ikaruska, ale tak naprawdę to, o właśnie, za dużo tej prawdy. Śledzimy arki, które są, myślę, że dość istotne z perspektywy naszej przygody, ponieważ to w nich kryje się broń czy też specjalne zdolności. Tak jak chociażby to, z czego korzystamy teraz na Twitchu, czyli jak padniemy, no to wstając, powstając, możemy odzyskać dużo więcej zdrowia niż jakby robił Walker, to sam. Tu Lusum. Mam wieści. I złe, i dobre. Wal śmiało. Ten czołg, który wyrwaliśmy z ponurego lochu Claytona, nie działa. Ale chyba wiem, jak to zmienić. Wpadnę do twojego biura. O proszę, no to już taki standard, że na początek naszych zadań pobocznych odzywa się ktoś z głównych, ale na moment wracamy jeszcze do Vinelandu, czy zwał jak zwał, tę miejscowość, ponieważ to tam podobno kryje się bardzo fajna arka, tylko ją znaleźć to będzie nie lada wyzwanie i nie wiem, czy w ogóle w dobrą stronę lecę. Południe, południe, tak, czyli to powiedzmy ten kierunek nas interesuje. Dobry, dobry. Czy będzie DLC do Days Gone? Myślę, że będzie, tylko jest jeden problem z DLC. Mam nadzieję, że nie zakończy się tak, jak to było w przypadku Residenta. Jeszcze pytanie, czy wszystko działa na YouTubie, bo mam na pomarańczowo. Nie wiem czemu, stąd transmisji, ale liczę, że to jest chwilowy problem. Czyli gdzieś tam krążą plotki, że to nie będzie takie DLC fabularne, te pierwsze, które ma wyjść, to nie będzie fabularne, tylko takie bardziej arcade'owe, typu, nie wiem, tryb survival dorzucą, czy jakieś wybijanie hordy dla punktów, na punkty i tak dalej, co niespecjalnie mnie by interesowało. Panie, ja tu latam! Uważać z tymi kometami! Ale zobaczymy, co nam zesłali z nieba. Co to za gwiazdka tu spadła? Wow! Jak to podnieść? Ja to chcę! Weź! I co to tak gratis? Tak lecisz sobie i nagle ci z nieba spada? Który tu do sprawdzenia? Już zapraszamy. Mam nadzieję, że te trzy naboje to nie jest, że tylko raz i koniec. I na kogo tutaj? Wy. Aha. Aha. I to się nazywa dopiero początek. Dobrze. No właśnie, pytanie, czy zacina, czy nie zacina, tak samo na Twitchach. No nie spodziewałem się takiego powitania. No to miło było tu zacząć. Nawet nie wiem, czy to nie jest to, co mieliśmy zacząć szukać tutaj, będąc w tej okolicy. No to wracamy, bo więcej żadnych kolorków tu nie widzę. Jest wypas. No to dobrze. Dobrze to słyszeć. No, a znowu coś spadło? Nie patrzyłem kiedy. My musimy patrzeć na niebo, bo być może to są tylko takie trzy strzały i coś tu walnęło. To podnieśliśmy chyba, tak? Bo może ta amunicja jest nie do kupienia, ja tak sobie strzeliłem w tamtych, a się okaże, że to poszedł strzał nie wiadomo po co. Tak, na darmo. Jak możemy sobie zostawić to na jakiegoś bossa na przykład. Chociaż tutaj boss żaden nie straszny. No dobrze, to w takim razie zatrzymamy się. Tu jest fajnie wysoko. Punkt obserwacyjny. Z niego powinniśmy widzieć kolorki na niebie. Tak dość wyraźnie. Będziemy wiedzieli, gdzie chcemy lecieć dalej. Czy nazwa tej broni to BFG 9000? Tak. To chyba kolejna kryjówka bandytów. Dokładnie taka nazwa tej broni jest. A tam jest nasz kolejny punkt docelowy za tą górką. Jak już zrobimy wszystkie arki, no to wtedy pomyślimy, czy to kryjówki bandytów będziemy śmigać, robić, czy coś, a może to nam wystarczy na całego live'a. Dzisiaj te... Ej, kolego, piłeś przez ten moment? Dobra, udało się stąd wylecieć. To wcale nie takie proste pilotowanie tym. To ja wiem, że to się wydaje banalne. A czy włączę dodatek do wyścigów? No właśnie, teoretycznie na Twitchu nie widziałem nigdzie. O, śmieci, śmieci. A to już za daleko pojechał.
na Twitchu nie widziałem nigdzie nazwy takiego dodatku, więc nie wiem, być może on już działa. Sprawdzimy to też na jakichś wyścigach innych. Ale to jeszcze na spokojnie. Jeszcze jakąś areczkę, może a nóż będzie jakiś dopalacz do pojazdów czy coś, bo przydałoby się coś takiego. Czy my możemy nad tą wodą latać? Trochę mi się nie podoba ten teren tutaj. Gdzieś miała być arka. Szkoda, że za każdym razem, aby dojrzeć ją, musimy lądować, wyjść, odpalić naszą moc. Tu są dwie nawet. Wszystko jedno. A właśnie, tu jedzie kierowca. A to moment, musimy wsiąść. Wsiada i... Dawaj. Bo mnie zastanawia, czy amunicję do naszego BFG idzie zakupić. Ja jest Garcia Gawędziarz, kupiec i podróżnik, handlarz dobrym towarem. A ty kim jesteś? Ja jest Walker. Naprawdę musimy tak gadać? No jasne. Pokazujmy się swój poziom. Proszę cię łaskawie o handel wyłącznie ze mną. Mój towar jest doprawdy wyśmienity. Niechże więc ocenię to, co masz w posiadaniu. Oczywiście! Na pewno natkniesz się na coś godnego twej uwagi. No dobrze, mam wrażenie, że niestety amunicji do naszego BFG zakupić jakbyśmy nie mogli. Szkoda by było, jakby na całą grę tylko 3 strzały nam przypadły, ale zobaczymy, może idzie to w jakiś inny sposób uzupełnić, albo po prostu co jakiś czas nam spada to z nieba. Lecimy. Pytanie, za co są usuwane komentarze? Najłatwiej zobaczyć w opisie naszego live'a. Tam jest spis wszystkich rzeczy, za co są ewentualnie usuwane, nagradzane, tak? Jak to działa? No dobra, wieża władzy możemy spróbować zrobić. No dobra, jeszcze jeden strzał z BFG. Kolejna wieża władzy. Zobaczymy, jaką to ma moc na takiej wieży, bo tam specjalnie nam to nie powiedziało wiele. A tu mamy wieżę władzy. Aha. No to teraz już się nie dziwię, że nie idzie zakupić amunicji do tego. O kurczę, to wiecie, na co mogliśmy sobie takie działko zostawić? Na tych potężnych przeciwników, do których no jeszcze nie mamy podejścia, tych takich dwóch wielkoludów. Teraz tak myślę. Tylko, że został nam już jeden strzał. I musimy go dobrze wykorzystać. Nie, no pięknie, no. Ale broń naprawdę zacna. Aż się zastanawiam, czy po wszystkim nie wziąć od save'a jeszcze raz jej nie zdobyć tych 3 strzałów i poświęcić właśnie na coś naprawdę wielkiego. Właśnie, bo nie przyjrzałem się, to gdzieś tutaj było, tak? Tam w dole. No dziwna sprawa, bo tak blisko jakoś nas to ominęło. Mądry po fakcie. Kto mógł wiedzieć, że nie idzie zakupić amunicji do tego i że to takie potężne jest? Czyżby to tu się? Znalazłem markę. Zgarniam całą pulę. Tak, tak, tak. Mamy w końcu BFG. Znaczy jeszcze chwilę mamy, bo... Zaraz chyba niewiele z tego zostanie, chociaż no liczę, że po prostu ona od czasu do czasu nam spadnie z nieba i to jest taki bonus dla tych, co latają tutaj i czasem coś się trafi. To tu? Arkareczka? O, otwarte. Wyśpimy się na starość albo w pracę. No, no właśnie, tyle było pytań. W ten weekend, w ogóle w ostatnich dniach, czy idzie zepsuć, nie idzie zepsuć. Jak to jest, że z Days Gone były 3-4 odcinki dziennie, a tutaj plaga ledwo jeden wskakuje i wszystko, że co jest? Walker, doktor Kwasir gdzieś tam jest. Musimy go znaleźć. A to chyba nie tutaj Kwasir. Kwasir, ty mnie nie denerwuj, my z misją to do ciebie tam na południe będziemy lecieć. Ale no niestety, na Days Gone mieliśmy... urlop, a teraz przechodzi
opłacić cenę tego urlopu podwójną pracą, przez co no, jeszcze myślę do końca tego tygodnia, w przyszły weekend będziemy mogli znowu ruszyć tak ze standardowymi, stałymi dwoma odcinkami dziennie. A proszę, jak przewidziałem sytuację. A tak ten tydzień, no niestety, będę jeszcze nadrabiał te zaległości, które gdzieś tam w czasie na Days Gone'a się narobiły. Dlatego tego też... Mamy zejść? Ciekawa sprawa. Dlatego też tych odcinków tak mało, ale no... Będzie lepiej. Niebawem. Ostatni wpis. Nie, bo zastanawiam się, czy mamy zejść na dół. Tak trochę nam to upadło pod nogami, jakby... sugerowali zejście. A, proszę. Jest. Ja mówię o sobie w liczbie mnogiej. Jakoś jestem tak przyzwyczajony, że na kanale mówię. Jakoś nie potrafię mówić na zasadzie, nie wiem, ale to może się wzięło jak... Jak widziałem inne kanały na YouTubie i... Strasznie mnie denerwuje takie... Może nie tyle w liczbie pojedynczej, ale na przykład, nie wiem, stwierdzenie na moim kanale. Na przykład, nie wiem, o, witam na moim kanale, czy coś. To, naprawdę to kanał jest tworzony przez wielu. Jak my mamy po tych częściach wejść? Stąd czasem też ta dziwna liczba mnoga może się brać, tak? Przy czym nie mówię, że to jest złe, jak ktoś tak w ten sposób mówi. Tylko po prostu mi to jakoś nie pasuje, tak? Tak, gryzie w ucho. Panie, otwieraj tę areczkę. I co tutaj jest? No weszliśmy z tej strony. A, tu jest przejście. Skan bezpieczeństwa ukończony. Witaj w arce 403A. Aha, i co tym razem? Dajcie nam jeszcze jedno BFG. A tu... Niestety albo niestety, prawdopodobnie ostatnia moc. ID dodatek Vir został pomyślnie zainstalowany. Umożliwia on stworzenie ruchomego pola siłowego, które więzi twoich przeciwników, a ciebie będzie w stanie wynieść w powietrze. Feniks ma piękny głos, nie? No tak, tak. Czyli co, zaraz zmienimy naszego Ikarusa na Feniksa? Czy nie wolałbym Three Kingdoms? No kusi, tak posiedziałem tam, szczególnie to co dzieje się później, ale... A, potwierdź, przytrzymaj kontrol i wciśnij R, bo stworzyć antygrawitacyjny... A, kurczę, czyli jak? A, to chyba będzie nowa ulubiona moc. Warte grzechu. Zrobione. Użyj dodatku Vir, by dotrzeć we wskazane miejsce. A, czyli tak to podpowiadacie, te fioletowe to wcale nie było dla nas zagrożeniem, tylko my mieliśmy w to wejść. No dobra, ale no skąd mogłem wiedzieć, no wyglądało jak coś niebezpiecznego. Najważniejsze, że sobie poradziliśmy bez tego, tak? Dodatku Vir został pomyślnie ukończony. Nie ma jeszcze mocy, że zawisnę? Chyba mamy już. Bo z tego co wiem, to wszystko ze skakaniem mam już odblokowane na maksa. Ale ten Vir mi się podoba. Nawet nie wiem, czy sobie go nie ulepszymy za moment. Jak już tu jesteśmy, zbadaj arkę. Dobrze. No doktor Kwas będzie zadowolony, jak tam wpadniemy do niego. Ale te prezenty... Kurczę, a do BFG nie ma amunicji? Ach, infuzje umiejętności. Będę musiał znaleźć, czy jest jakaś opcja na uzupełnienie amunicji, bo nie ukrywam, że trochę to boli, jakby już nam jeden strzał tylko został. A znowu jak będą tylko trzy, to już w ogóle ich nie użyję, bo... Kiedy ta specjalna chwila? Mapa, rejestr, ekwipunek. Co by nas interesowało? A właśnie, broń, czy tutaj jest BFG? O!
A co to jest 1 na 7? To jest jakby amunicja, czyli idzie ją uzupełnić chyba. To jest 1 łamane przez 7, tylko jak? Wyjątkowo potężna broń, adekwatna do brzydkiego słowa w rozwinięciu nazwy. Wywołuje ogromną eksplozję, która rozdziera wszystko, co stanie na jej drodze. Przypuszczam, że po prostu amunicję znajduje się w taki sam sposób, jak samą broń znaleźliśmy, tak? Czyli czasem spadnie z nieba. Jak gwiazdka. Rejestr. Gdzie są nasze umiejętności? Nanotryty? Tutaj. Wir. Siła i zasięg wiru wzrasta. I myślę, że sobie to odblokujemy razy dwa, bo sam wir... Mam nadzieję, że jest bardzo fajną mocą. Czyli co, jakbyśmy chcieli tam skoczyć? Przynieś ludzkości nowy początek, Walker. Wow, teraz to nas wybiło dopiero. Szkoda, że ten wir nie odnawia się tak szybko, jak to miało miejsce na treningu. Jak oceniam na ten moment grę? Tak samo jak wcześniej, bardzo przyjemna. Przy czym no, no, nie można się nastawiać mocno jakoś na mega fabułę, a bardziej na takie ostre zamieszanie. Ostra rozruba. A, to tu było. A tu mamy podwójny skok, więc... O-o. Teraz tak granaty są. Co oni tacy jacyś dziwnie wielcy? No. No właśnie, na coś takiego trzeba się nastawić w tej grze. A co? Co ich tak dużo? Wybuchniesz? Dobra. Dziwne te ich stwierdzenia. Ale możemy ruszać dalej. Chyba droga wolna. No to chyba nie do nas. Wcześniej były to jakby dwa promienie w powietrzu, ale... To chyba był jeden wielki, dlatego tak się wydawało, jakby dwa się świeciły. Na samej górze mapy jest sklep Bum Bum i tam możemy kupić... O! To lecimy na samą górę mapy, to od razu staje się spokojniejsze. Że nie można gdzieś zakupić, tylko wolę nie wiedzieć, jaka jest cena. Ja cię zaśmiercę. No coś w ten deseń. O, przepraszam, ale coś kręciło w nosie już od samego początku tego live'a. Mam nadzieję, że to nie żadna choroba bierze. Sklep na samej górze. No dobra, to lecimy w tym kierunku. Może gdzieś się nam trafi sklep. Przy okazji wydaje mi się, że na górze jeszcze mieliśmy jakiś promień arki. Chociaż powoli wszystko, co było do odblokowania, to nam się już trafiło. A, bon, bum, bum. O to chodzi. A, jedyne, co mnie martwi... Dobra, to jest porozmawiaj z losem, czyli już mnie nie martwi. A no to moment, to lądujemy i zobaczymy, czy rzeczywiście tam będzie sklep bum 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 i jakie pieniądze chcą za to. Nie, no to jak kupimy tę amunicję, to będziemy mogli skoczyć do Meliny, DD. DID, mam nadzieję, że Melina już będzie gotowa na spotkanie. O co chodzi w tej grze? Dosłownie o wszystko, także leci się na akcję i po prostu, żeby się dobrze bawić. Znaleźć jakąś broń ciekawą do rozwałki. I zabrać się za rozwałkę. Tak naprawdę nie ma tu większych zasad. Jak ktoś by się uparł, to przypuszczam, że na tym podstawowym wyposażeniu, jakie dostaje, byłby w stanie przejść całą grę. I może warto było z tymi ludźmi pogadać w ogóle, co oni chcą. Na przykład, proszę, co ty chcesz? Wysłuchaj mnie. Tylko krótką chwilę. No dobra, ten wąs zachęca do rozmowy. Hej, tu Chris LeDong ze Strongbox na wschodzie. Jeden z garstki ocalałych. Negocjowaliśmy dołączenie do koalicji handlowej, gdy nagle wyskoczyła na nas znikąd banda oddziału zbirów. Przetoczyli się po naszych umocnieniach. Pewnie wciąż tam są i niszczą, co się da. Straciłem dom i rodzinę w podobny sposób. Jak mogę pomóc? Burmistrz Lusum mówi, że gówno może zrobić, ale jeśli ty dasz radę, zabierz stamtąd to, co cenne. Mamy nawet arkę. Nie, żeby ktokolwiek był w stanie ją otworzyć. Pozbądź się tylko tych zbirów. Chcę zemsty za moich ludzi. Zbiorowisko. Prawie jak zbiorowisko. Okej, okay, czyli oni nam są w stanie pokazać... O, a to jest arka. No jak warto było do kolegi zagadać. No dobrze, gdzie jest nasz bum 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 sklep? Może ona coś wie. Ty tam! Tak, ty! Brudna spluwo do wynajęcia.
Maksymalnie skuteczny. Dość zapłaciłam twojemu mocodawcy. Nie zgadzam się na takie traktowanie. Paniusiu, nie ten adres. Milcz, najemne ścierwo, i słuchaj. Moja ekipa wydobywcza nie zgłasza się od wielu dni. Podejrzewam, że złodziejskie gnoje wypychają sobie kieszenie feltrytem. Moim feltrytem. Co za impertynencja! Ruszaj ich ukarać! Zabijaj ich i okaleczaj za te występki. Możesz w zamian za tę ścierwiarską fatygę zachować sobie feltryt. Nikt nie zdradza bezkarnie wiktorii triumf! No, siomi stąd! Czasem to zbliża się rozumna forma życia. Dziwnie. Delta 4. Gotowa, by zaopatrywać. Dobra, zerknijmy. A, sprzedaj. Nie, niekoniecznie sprzedawaj. Kup. Dron z wieżyczką. To dopiero nowość. Kup też. Nie wiem, jak działa, ale ważne, że jest jakaś nowa zabawka. Wyłączam interfejs zakupów. Ale to dalej nie jest to, czego szukamy. Wygląda na to, że wrócę dziś do domu z nowym wiatraczkiem. Celuj, strzelaj, przeładuj. Tak, cześć. To co podać? Pewnie chcesz nakarmić tę swoją syrenkę. Chcesz trochę pestek, zabójczych śrucin? Ta wiem, jesteś we właściwym miejscu. Pif, paf, bzium. Kupuj amunicję. Są kapsuły z plazmą. Za 1000 jedna kapsuła. Znaczy, no nie dziwię się, że taka cena. O kurcze. 1000. Czyli jedna kapsuła to są 4 ulepszenia do samochodu. Kupmy jedną. Śmierć sprzedana. Skoczymy na tego wielkiego potwora. Zobaczymy, jak tam działa. Kto to jeszcze? Co tu jeszcze ma? O, ktoś nowy. I te ciuchy. Wygrywanie masz chyba we krwi. Kupujesz czy sprzedajesz? Lżejszy plecak i bardziej brzęczący krok. Same kup dwa? No dobra, to kupimy jeszcze jedno. Znaczy, bo zakładam, że warto to wziąć na polowanie. No ale to ja liczę, że to stówkę będzie, no może 250 za jedno, a to 1000. 1000. Trochę chyba przesadzili z ceną. Z kolegą już rozmawialiśmy. Tutaj mamy wszystko dogadane. Kto teraz zgłosi jakieś przestępstwo? O właśnie, zadania. Rozczłonkowanie miejscowego celebryty. Podszywanie się pod strażników. Obdarcie dentysty ze skóry. Ty? Oddawanie moczów do zapasu wody. Próbę przeprowadzenia zbędnej operacji otwieraczem do puszek i wykałaczy. Czki? Czek? Czy? Czki? Cóż to jest? Nielegalne pozyskiwanie nerek. Oszukiwanie w kartę. O, ktoś mi tu włazi. No i proszę. Znów wieśniactwo z pustkowi gubi się w wielkim mieście. Co może dla ciebie zrobić szeryf Makokuro? Jestem strażnikiem, chętnie pomogę. Co słychać, pani szeryf? Mutki. Jak zwykle pieprzone mutki. Wysłałam do starych tuneli ekipę, żeby je wykurzyła, ale zdołali tylko uwięzić paskudy. Nie mają siły ognia, żeby pozbyć się ich raz na zawsze. Coś trzeba z nimi zrobić i to szybko. Albo mutki wyjdą na powierzchnię. Nie zamierzam brodzić w tym gównie na wzór Gun Barrel. Za dużo różu w tej grze? O. Cześć. Cześć. No może trochę, o, koleżanka trochę przesadziła z różem, ale to... O, Felix nawet tutaj jest. A to swój urok. No, czy wydaje mi się, że bez tego różu byłoby takie trochę standardowe post-apo? A trochę chcieli się też twórcy od tego oderwać. Dobra, lecimy do tych. Melina, DD. No, to powodzenia. Zaraz wracamy tu, Feniksie. No, tylko co zabawne, no to właśnie, takie mocne porównanie z Far Cry'em się nasuwa, tym najnowszym. Swoją drogą, jakby ta gra... Właśnie, jakby to był Far Cry nowy. Gdzie są nasze pojazdy? Śmiglik, pojazd. Jakby to był nowy Far Cry i w cenie Far Cry'a, to ja myślę, że mielibyśmy tego, co wyszedł, tak? Czyli to tam chyba było około 150 zł. No to mielibyśmy taki mały hit, tak? A tak, leć do Arki najpierw. No dobra, to najpierw Arka.
Może rzeczywiście coś tutaj będzie, co nam się przyda w walce. No a tak znowu nowy Far Cry, no to... No nie, mi się podobał, no ale wiele osób narzekało, że to recykling z piątki. Znowu tutaj to cena trochę za wysoka, za tę całą zawartość. System identyfikacji coś wykrywa. Sygnał strażniczy? To może być ktoś od nas. Ktoś z zaginionych. Lepiej sprawdź, co się stało. O, a to gdzie coś wykrył? To nie takie proste tutaj na tym. Ikar? Ikar? Dobra, zobaczmy. O jest, poległy strażnik, to w tym miejscu. A dobry. Witam. Echa strażników to pozostałości po strażnikach, którzy opuścili Vineland i nigdy nie wrócili. Dobra, skanujemy. To znowu jakaś nowość. Można wejść do tej chatki. O, no tym bardziej, że nam misja się tutaj ładuje. No dobra, czyli... Czy tak by z tamtej strony było wejście? A, w ten sposób to rozwiązać. Dobra. No, w całkiem niezłym stanie się zachował. Ostatni wpis. Chyba jestem już niedaleko. Wellspring powinno być za tymi wychodniami. Zrobię sobie tylko krótką przerwę w chacie. Wciąż mocno krwawie, zbyt mocno, żeby pomógł nanotret. To by oznaczało, że Shrapnel zrobił mi niezłą sieczkę z jakiegoś narządu. No, wielki pech. Wpaść na nieśmiertelnych, nie mając ani sztuki amunicji. Jeśli dotrę do Wellspring, dr Karl... No, wiadomo, mnie poskłada. Nie jest strażnikiem, ale to jeden z dawnych druhów Kwasira. Zna się na nanotrytach. Już się robi ciemno, lepiej od razu ruszam. No dobra, odetknę jeszcze chwilę, tylko odetknę. Byle nie usnąć. No dobra, mamy jego historię, wiemy co się stało. No proszę. Ale z drugiej strony może jakby on przeżył, to my byśmy nie byli już ostatnim strażnikiem. Znalazłem kogoś z naszych. Dodam imię do listy ofiar. Dobra robota. Zanieś później nieśmiertelnik do Presidio. Mama by sobie tego życzyła. Nie ma tak usnąć w wannie? No myślę, że z taką raną to... No to chyba... Chyba nie miał specjalnie wyboru. Mamy radar, który pokazuje, jak blisko ciała jesteśmy. A to zobaczymy przy następnym. Chyba, że już następnego nie będzie. No dobra, lecimy do tej arki. Sama się nie odpali. Ten Ikarus jest tak wygodnym ustrojstwem. Ja nie powiem, no Phoenix jest fajny i fajnie strzela, i szczególnie jak tam dorzuciliśmy działka i inne tego typu bajery, ale jednak no tutaj jest cała wygoda podróży. O, cześć. No może jak jesteśmy, chociaż no nie będziemy tym razem z BFG strzelać, bo trochę szkoda by było. Kar, przeżyjesz? Ale możemy przetestować na przykład działo pulsacyjne. Traci on coś życia w ogóle? Tak średnio jakby doleciało do niego. Jakie to jest piękne, że nasz bohater się nie męczy tu biegając. Dobra, i to wygląda jak fajne miejsce do walki. Przetestowałbym tak. W ogóle ten... O, to coś. Czy to na niego zadziała? Tak średnio. Może nie jest w stanie przez okno w ogóle przestrzelić. To by było dopiero wygodne. I to jest miejscówka godna. Gotowi na Twitchach? Gotowi. O, dziękuję. Mała pobudka na Twitchu, tak? O kurczę, najgorsze, że to ożywienie jest tak szalenie głośne. Wiecie co? Weźmiemy nasze główne działko i tak pogadamy. Ale strzelaj! Szybciej! No właśnie.
Po co się męczyć? Trzeba było od razu tak zrobić. Ile czasu spędzam przed komputerem, ale mowa o grach, czy ogólnie o komputerze, praca i te sprawy? Bo jeżeli dorzucimy pracę, to trochę tego jest, ale jeżeli tylko gry, no to... Meteoryt. O. Ale znów, jeżeli tylko gry, no to to, co widać na kanale, czyli... Plus ewentualnie czas na obróbkę, czyli drugie tyle, tak, a nawet trochę więcej, ale to już tam... Pomijając obróbkę, jeżeli samo granie, to wszystko, co na kanale, to idzie. Znaczy, cały czas co gram, to idzie na kanał, o, w ten sposób. No dobra, lecimy dalej. Co prawda szkoda, że nie mamy tej infuzji, ale przeżyjemy jakoś. Dzień dobry. O, są. No pewnie. Rozpędź się na nas. No dobrze by było... Dobra, już myślę, że usiadł. Infuzja zdrowia i co? Nie pozwoli nam strzelić, dobrze. To nie takie proste tutaj, żeby w ogóle strzał wyprowadzić, bo sama broń się rozgrzewa jeszcze. Ale dobrze, że nam przerwali ten strzał, a nie, że poszedł na zmarnowanie. To ten miał tyle życia? Dobra, jednego już nie ma. Gruczoł, spoko. A z drugim się pobawimy, mamy trochę infuzji zdrowia, to liczę, że jakoś to będzie. Kosmiczne... Oj, to może czaty pomogą. I co, wstajesz? W ogóle coś mu robi, jak on jest taki? Te drony wydają się całkiem spoko, nie były drogie. To tyle, jeżeli chodzi o drony. Co mogłem z... No. Te drony są mega OP. Tylko no... Grzech, że nie zrobiłem z nich wcześniej użytku. Tylko 500. Olbrzymi mutant Abaddonu pokonany. Dobra robota. Te mutki Abaddonu czasem robią się zbyt chytre i zaczynają łazić po okolicy coraz dalej od swoich siedlisk. Atakują wtedy wszystko, co się rusza. Lepiej je załatwić, nim do tego dojdzie. No to chyba nie było warte grzechu poświęcenia naszego tutaj BFG. Ale mamy kolejny balon. O, a balony były całkiem spoko. Co z This War of Mine? Czekamy na kolejny dodatek. Trzeci, już ostatni jakoś tam miał być fabularny, z tego co kojarzę. Wtedy powrócimy. Gdzieś była wizja, żeby raz jeszcze rozegrać ten dodatek, co ogrywaliśmy, ale... strasznie męczące jest powtarzanie tych wszystkich czynności, przechodzenia przez to wszystko, co tam było. Nie wiem, może w wakacje, jak zapomnę już, co tam się robiło, to wtedy uda się jakoś do tego złamać, albo na przykład gdzieś będę wyjeżdżał, no to w pociągu. O, balon nam uciekł. To gdzieś na przykład w pociągu udałoby się to rozegrać. Lecimy. Ale póki co to jest tyle tych gier, tyle tego... Jeszcze tak jesteśmy w plecy ze wszystkim, że... Nie byłoby kiedy nawet... drugiego podejścia odpalić. Wracaj do swojego straganu z obniżkami, co stoi w ściekach. Coś do nas? Dbanie o to miejsce to nie tylko trzymanie w szachu twardzieli. Nikt tu nie wlezie, wyglądając jak jakaś łajza z pustkowi. Mamy w Wellspring standardy. Czaisz bazę? O, hej! Zacznij cię tu widzieć. Babcia! O, jeszcze ktoś od strażników! Słuchaj, czy wy... wciąż pomagacie innym jak kiedyś? Wiesz, w czasach waszej świetności słyszałem różne opowieści. Widzisz, moja babcia była strażniczką, ale jest już wiekowa i się o nią martwię. Mieszka sama przy torze wyścigowym, gmera przy swoich wynalazkach. Jest po prostu dziwna. Wciąż jej powtarzam, żeby zamieszkała ze mną, ale nie zgadza się i już. Jeśli wy, strażnicy, wciąż pomagacie, powiesz jej, żeby przeprowadziła się do mnie, do Wellspring? Inna strażniczka?
Może do niej zajrzę, jeśli tam będę. Ogromne dzięki! Nie do wiary, że są jeszcze strażnicy, którzy robią swoje. O proszę, pani strażnik? To żywa pani strażnik? Chętnie zajrzę, bo... Trzeba by było coś z tym tematem zrobić. To my mieliśmy być ostatnim strażnikiem na tej ziemi, a nie, że jest jeszcze jakaś emerytowana pani strażnik. Zgilż gardło! Chcesz coś przegryźć? Mamy słone skórki gigatorów i kiszone gałki oczne sumiary. Mamy siekane pijawki. Dobrze wchodzą z chrzanem. Naprawdę porządna rzecz. I gorzała. Może gorzamy. Może później. Nie czas na relaks. Ej, mogę ci się z czegoś zwierzyć? Chodzi o mojego kumpla, Neda. Nikt nie chce słuchać mojego gadania o Nedzie, a chce o nim pogadać. Widzisz, Ned był takim gościem, co to musiał robić wszystko odwrotnie niż inni. Zbudował naprawdę wypasioną bazę na moście, która praktycznie zwisała nad wielką szczeliną. A potem Ned pośliznął się na gównie śluzaka i spadł na sam dół. Czaszka poszła w drobny bank. Podobno mieszkają tam teraz zbiry, a to nie fajnie. Mój kumpel Ned byłby naprawdę niepocieszony, wiedząc, że te psychoirokezy żyją w jego domowości. Dobrze, smutna opowieść. Czy chce kokosa? Boję się, że nie wiem, o co chodzi. Lepiej nie ryzykować. Bierzmy drony. Faktycznie te drony chyba lepiej się spisują niż... całe działko. Włączam tryb odpoczynku. Kurczę, jak sobie pomyślę, że za 1000... Zarejestrowano powrót klienta. Każdy strzał, a moglibyśmy sobie schematy kupić po takiej cenie. Ten schemat nauczy cię, jak za pomocą tworzyć ulepszenie infuzji przez teru. O! I ulepszać. O kurczę. Ten schemat nauczy cię, jak za pomocą znalezionego przedniego komponentu tworzyć i ulepszać infuzję zdrowia. Czy to działa tak? Myślę, że z tych śmieci, które mamy, będziemy mogli sami sobie stworzyć w każdym miejscu infuzję. Kup. Raz. Wyłączam interfejs zakupów. Jak ten schemat tutaj wykorzystać? Infuzja zdrowia. Infuzję można tworzyć z komponentów. A, tylko jak rozumiem, mamy full. Włączam tryb odpoczynku. Dobrze wiedzieć. Szkoda tylko tych pieniędzy, co poszły. Niech no pomogę na amunicję. Dobrze. Kupimy raz. Mimo wszystko warto mieć przy sobie coś takiego. Nie daj się zabić. Czego kurwa? Powiedziałam. I lecimy. Znaczy lecimy zobaczyć babcię, a przy okazji po babci jeszcze załatwimy tę arkę i myślę, że powoli będziemy się żegnać, bo... Gwarantuję satysfakcję. A jak satysfakcja, to pogadajmy. Witaj! Ależ się cieszę, że cię widzę! Jestem Flair, a mój interes to wiedzieć wszystko o wszystkich. A więc handlujesz informacją? O wszystkim, co dzieje się we wspaniałym Wellspring i poza nim. O nowościach w świecie mody, plotkach i wielkich możliwościach. Moda i plotki to bzdura. Przejdźmy do możliwości. Za nowe możliwości? Dobrze. Czyli wszyscy w kołpakach od garbusa chodzą? No tak trochę się prezentuje, ale no... Post-apo. Widać, moda poszła w tę stronę. Zresztą, kto wie, może i bez post-apo niebawem będziemy chodzić. W czymś takim. Ostatnio miałem okazję, zwiedzając rodzinne strony, poglądać trochę starych zdjęć czy starych nagrań, tak ktoś tam wypatrzył na... Walker, o. Zakłócacz jest właściwie gotowy i wygląda świetnie. Brakuje mi tylko jednej części układanki. Wysłałem na pustkowia moją wtyczkę, Gulo. Tego małego, rozdygotanego gryzonia, ale przepadła. Zaczynam podejrzewać, że ma kłopoty. Zdaje się, że znów będę potrzebować twojej pomocy. Wpadnij do mojej zbrojowni, co? Dobra, niedługo będę. Gdzieś tam kiedyś, przy okazji. No i właśnie tak... O! Na Garden Flipperze tam gdzieś nam te VHS-y się zawieruszyły. I skrywałem właśnie stare, rodzinne nagrania. No i jak spojrzy się na tamte ubrania, to jak ludzie chodzili... W czym chodzili? Jak chodzili? No to tak mnie czasem zastanawia, jak to będzie wyglądało za 20 lat. To co mamy na sobie wydaje się takie normalne.
A czy to za 20 lat też będzie takie przestarzałe i niemodne? Chyba, a jest czego żałować? Dzisiaj Twitche rzeczywiście poszły w dziwną stronę. Wieża nas nie interesuje. Tylko babcia. Dobrze, bo te kontrole też nas nie interesują, jak sobie latamy na ikarze. Kolejny sygnał pancerza strażniczego. Jest przede mną. Jesteśmy u babci. Co więcej, ma całkiem fajny wóz. A nie, taki chyba już mamy też. Spokojnie, ludzie. Babciu? No jeżeli lubiła pływać w stawie, to mogła średnio skończyć. A, widzę, że możliwe, że w umiejętnościach... No właśnie, bo coś mi nie pasowało. Próbowałem znaleźć babcię po radarze, ale nic się nie wyświetlało, a to widocznie w umiejętnościach gdzieś jest odpowiednia opcja. No ale to już zostawimy, tak jest. O, wciśnij to. Rozumiem, teraz będziemy mogli poszukać w stawie. Przez balkon. Że nie mamy jednak jej w stawie szukać. Nie no, ja bym mimo wszystko tutaj trochę pomacał w tej wodzie. Babciu? Czuję, że to będzie dobra droga. Cyk, IQ 200. Ponownie. O! Ostatni wpis babci. Glas. Babcia szklanka, tak? Nie mogę znieść tego jojczenia. Marszal stęka. Czes stęka. Nawet mój wnuk stęka, kochany. Nie rozumieją, że chcę po prostu siedzieć tu sobie sama z moimi gadżetami. Marszal mówi, żebym wróciła do strażników i ruchu oporu, ale mam już dość brania udziału w cudzych wojnach. Czes chce, żebym mu składała lepsze i dziksze wozy do wyścigów. Ale to jest życie dla młodych gniewnych. Boba chce się mną zajmować, ale i bez tego ma wystarczająco dużo problemów. Poza tym nie zostało mi już wiele życia. Czuję, jak nanotryty walczą z chorobą, ale nawet one w końcu przegrają. Nie boję się jednak śmierci. Chętnie ją powitam. I tak żyję już zbyt długo. Widziałam już zbyt wiele. No dobrze. Babcia dała nam dopalacze. Środek czyszczący. I kolejny poziom u naszego kolegi. I pieniądze. Gdzieś musimy teraz nadrobić te stracone fundusze. Bardzo negatywnie. Znaczy mówię, zależy co kto oczekuje, czy czego kto oczekuje po Rage'u. No, jeżeli ktoś tu liczy na fabułę i jakąś taką przygodę... Nie wiem, pokroju nawet Days Gone, czy coś, co wciągnie fabularnie, no to faktycznie można się przeliczyć, ale jeżeli ktoś chce sobie tak po prostu wejść dla rozwałki, trochę pośmigać, postrzelać na różne sposoby, to tak jak widać jest to, co robić i to na długie godziny. Ja ogólnie jestem nawet na tak, bym powiedział. Tak, wspomniałem wcześniej, nie wiem czy przy pełnej cenie, to chyba z 250 wychodzi, bo w tej cenie to w sumie jest też i nowy Total War, powiedzmy. Cena jest do przemyślenia, ale jak będzie w jakiejś tam promocji, no to można w ciemno brać i się dobrze bawić. Znalazłem markę, zgarniam całą pulę. A wchodzimy bez tego wozu.
Chyba rentem, albo tak. Przy okazji rentem. Jest tu ktoś? Tak dziwnie tu trochę. Dawno nie korzystaliśmy z tego. To jest tak dobra moc. Siema. Byłby może za dronami, ale tylko te mi odejść to. Wow! Szczególnie w tej mocy jest fajne to, że jak trochę źle poleci, to wyrzuca ich chyba poza mapę. Co działa całkiem nieźle. A, myślałem, że granat mamy. No cóż. O, rakietę? Jeszcze jeden dron. Czas spać. No. Popieram. Strasznie długa droga do tej arki. Rozumiem, nie bez powodu byłem tu wysyłany. W sumie to jeszcze Twitche dzisiaj nie miały zbyt dużo radochy, trzeba by było w którymś momencie w końcu paść. Ale przypuszczam, że jak będziemy wychodzić z arki, to się pojawią takie większe Proszę problemy. Proszę się zbliżyć, skan bezpieczeństwa. O, części pojazdu, jak dobrze. Bo tam jeszcze moździerze byśmy musieli kiedyś zakupić. Plan bezpieczeństwa ukończony. Witaj w arce 415B. No i to jest piękny finał. Inteligentna wyrzutnia rakiet. Czy można chcieć czegoś więcej? Faktycznie mogliśmy tutaj przyjść, zanim poszliśmy na te wielkoludy. To inteligentna wyrzutnia rakiet. Strzela napędzanymi nanotrytowo rakietami, zadającymi obrażenia na dużym obszarze. Zaakceptowano. W trybie ognia precyzyjnego wyrzutnia może namierzyć cel i wystrzelić kilka małych rakiet samonaprowadzających. Dobrze, zrób to ponownie. Sekwencja zakończona. Użyj przesteru inteligentnej wyrzutni rakiet na symulowanym wrogu. Kurczę, my mieliśmy tutaj na samym początku gry wylądować, znaczy naszego dzisiejszego spotkania. Trening ukończony. Zamykam symulację. Wyrzutnia rakiet i dopiero teraz. Unreal Tournament. Oj tak, Alben sobie pobiega w takim Unrealu. No dobrze, czyli co, są chętni, żeby przetestować? Zawsze przychodzili do nas. Arka, arka, kurczę, a ja BFG taki podjarany byłem. Całą wypłatę na to przetraciłem. Dawać tutaj kogoś. A teraz przynieś ludzkości nowy początek, Walker.
Nie miało to jakoś lepiej namierzać? O właśnie, jest. Bo teraz mnie zastanawia, jak te wielkoludy by sobie... O! Ktoś też ma wyrzutnię. Jak one by sobie poradziły z naszą wyrzutnią? Czy tak samo wieża władzy na przykład, jak nas wcześniej atakowała? Może taka wieża władzy to jest właśnie stworzona pod coś takiego, żeby... rakietami zaatakować. Na grubasków byłoby idealne. No praktycznie na wszystko, co dzisiaj stanęło nam na drodze i sprawiało większe problemy. Bo zakładając, że ma dużo większą moc... O! Ile jeszcze nam zostało? Jeszcze parę zostało strzałów. O! Muszę pamiętać o tym wirze, co na początku odblokowaliśmy. No, masz? Pięknie. Co to jest? Dobra. Jeszcze żyje? Ja tam trafiłem na samym początku, no. Właśnie, wszystko zależy od szczęścia. No bo to będzie jedna chyba z potężniejszych broni w całej grze. A, no właśnie, kiedyś musimy nauczyć się odbijać też te granaty. Mamy to? Jeden się odbił. Jakie to jest mocne! Teraz wiem, czemu to tak drogie było to odbijanie. Czy ty zginiesz kiedyś? No właśnie. Czasem słowa nie przybierają. Dobra, chodź tu wielko ludzie. O! Tu jest. Świetnie. Tak zabijają zbity. Infuzja zdrowia, a na co to komu? A po co to komu? Czyżby czysto? Wygląda na to, że już czysto. Wydaje się też, że to będzie dobry moment, żeby zakończyć nasze tu dzisiejsze spotkanie. I tak jest, wszystkie bronie mogą się schować, tak? W stosunku do wyrzutni rakiet. No mam wrażenie, że tak, że szczególnie z tym autonamierzaniem. To praktycznie możemy namierzyć, schować się za jakimś budynkiem i robota zrobi się sama. O! Na odwrót, wyłączyłem... Tak, wyłączyłem Twitcha i YouTube'a zostawiłem. To co YouTube? Tak, to jeszcze raz dobrej nocki. To jeszcze raz YouTube dobrej nocki, a z Twitchami muszę pomarudzić im na koniec. To dobrego wszystkiego, trzymajcie się. Hej, hej, no właśnie, to ta godzina, tak wychodzi później takie lamy.